Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj już zająłem się uprawą pod siew lubczyku. Dzisiaj to pole było zaorane. Rozrzuciłem wapno granulowane. 6 bigbagów po 600 kg. 3 bigbagi magnezowego, 3 wapniowego. Do tego PK nawóz, 2,5 tony na całość. Tutaj jest 6,80, prawie 7 hektarów. PK 10,30, tam jeszcze dodatkowe jest siarka, magnez i wapń. I od razu to uprawiam agregatem. Przed siewem jeszcze raz będę uprawiał, a teraz z tego względu, że po prostu dużo brył jest, chcę to rozbić i wyrównać to pole. Też zapowiadają deszcze, więc jeżeli przyjdą, to siewy nam się opóźnią. A nieważne, czy będziemy czekać na nasz siewnik, czy będziemy siedzieć jeszcze tutaj w tym testowym, to i tak ten kawałek z tyłu mocniejszej ziemi zostawiamy na formownicę, ponieważ tam nawet jak lubczyk powschodzi, to wiosną tam się zrobi taka skorupa, że on będzie się długo przebijał i jest mu potem bardzo ciężko urosnąć, więc tam na pewno zostawiamy. Byśmy chcieli zasiać na dniach, ale tak jak mówię, teraz zapowiadają chyba u nas 4 czy 5 dni deszczu, więc będziemy musieli to przeczekać. Może akurat podczas tego oczekiwania przyjdą te maszyny. Sporo kamieni na polu, jeden taki większy tam nawet wpadł pod bałki, to przyblokował, ale to już go wywiozłem od razu. I wszystkie takie większe to po prostu kładę na agregat albo na obciążnik i je zbożę z pola, bo jeżeli to się odłoży i zostawi w polu, to już najprawdopodobniej tego kamienia się nigdy nie zbierze. Tu był lubczyk w poprzednim roku. W tym roku była pszenica i jeszcze raz będziemy sieli lubczyk. To jest takie najlepsze pole. No, coś się przypycha na tym przejeździe. Bo tutaj, z tego co wiem, to kiedyś właściciel miał tunele tutaj dość długo. Więc może dlatego tutaj jest osłonięte mimo wszystko, jeżeli wieje od przodu, od wiatru. I tutaj w tamtym roku był najładniejszy lubczyk. Najgorszym to był tam z tyłu. Tam nawet ciężko było go wykopać w tej czarnej ziemi. Ale dosłownie obrywiony. Saletrzaku nie dawaliśmy. Saletrzak damy najprawdopodobniej dopiero wiosną. No i tak do wiosny. Najważniejsze, żeby miał te parę centymetrów, żeby przezimował. On i tak straci całkowicie liście na jesieni. Po prostu na wiosnę, jeżeli będzie taka możliwość, to może już damy w podsiewacz od razu i go będę objeżdżał tym ekobiernikiem, który mieliśmy. To da się zawsze jakaś oszczędność nawozu. No i to głównie chodzi właśnie, żeby podawać saletrę. Ewentualnie zawsze można zmieszać saletrę z wieloskładnikiem. Bo jeżeli chodzi o wapno, no to jednak po całym polu się rozrzuca, bo to nie zostanie tak wykorzystane w pierwszym roku. My staramy się wapnować dość często wszystkie pola. No, najgorzej to jest na pierwsze lata na dzierżawach, bo jednak trzeba doprowadzić to PK do normy. Na jednym polu, chyba już mamy 4
4 albo 5 lat kukurydzę po sobie. Może w przyszłym roku będzie kukurydza, a jak nie, to może zasiejemy pszenicę w tym roku i tam spróbujemy kozłek albo lubczyk. To jest taka lżejsza ziemia. Zasiać, ale to dopiero wiosną, bo po kukurydzy to już jest bez sensu sieć, bo to jest strata nasion pracy, bo i tak nawet jak po wschodzi, to już nie przetrwa zimy, będzie za mały. No jeżeli nie po wschodzi wiosną, no to zawsze można jeszcze na szybko kukurydzę zasiać. Nawet jeżeli byśmy nie byli zadowoleni z jego wschodów, lubczyku, to już nawet agregatem byśmy się nie bawili pewnie, żeby go likwidować czy tam głęboszem albo gruberem, znaczy tylko byśmy psiali prosto w to, ewentualnie może talerzówką, takim talerzowym przybitym do kukurydzy by się zasiało. A bez sensu jest tam ziemię tyle razy przekracać. To zawsze takie płaty się odklejało, jak się orało. A teraz właśnie tu to wapno jest po 600 kg w workach. Też no, nie za bardzo mi to odpowiada, bo robota i rozsiewać, to jeżeli to sobie tonę, to udźwignie. A już tony 200 to miałoby ciężko. Możliwe, żeby na jakie podniosła. Po prostu musiałem mieć po jednym bigbagu, więc trochę mi zeszło, a jeżeli byłoby na świeżo, to robione też by na pewno trochę mniej tych pecyn było. To zobaczę, zależy kto będzie siał, jeżeli będę siał ja, to też spróbuję coś nagrać, ale jeszcze raczej nic nowego nie będzie, a jak nie, to może coś zmontuję, jeśli tata będzie siał, ale to chyba tylko wtedy, jeżeli przyjdzie jednak ten nowy siewnik, bo ten z tym starym, z tym testowym, to jest już dużo filmów na kanale, ma bez sensu jest to powielać. Jeżeli chodzi o termin, bo nie też kogoś to interesuje, to najlepiej jest wysiać ten lubczyk do końca sierpnia, maksymalnie do połowy września, tylko też nie wiadomo czy on przetrwa, dużo zależy od pogody. Najlepiej przeczekać te deszcze, jak spadną, jeżeli zapowiadają, bo jeżeli przyjdzie ulewa, to zrobi się skorupa i to brzmienie trzeba kombinować tam z jakimiś wałami, ewentualnie chwastownikiem, żeby to zruszyć, żeby się skorupa nie zrobiła. Chyba jak ktoś ma deszczomion, to jeszcze raz to daje, napięcie pod lewą, wtedy skorupa się nie zrobi. Także myślę, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć!